ogóle ten rajd weterana polega na tym, że zarówno wojskowi, jak i policjanci czy milicjanci mają swoich poległych na misjach. Mogliby i w ciągu miesiąca w całej Polsce różnych regionach są wytypowane groby, które się odwiedza, uczcić te osoby, które tu spoczywają. Nam akurat przypadło w udziale mogiła naszego podinspektora Bogdana Laskowskiego, który był policjantem, dowódcą polskiego kontyngentu policyjnego misji ONZ w Liberii. W 2004 służył w polskim kontyngencie policyjnym misji ONZ w Liberii jako jego dowódca. Krótko przed zakończeniem służby, w dniu 6 stycznia 2005 roku, zmarł na malarię mózgową w Monrovii, stolicy Liberii, w jordańskim szpitalu wojskowym. Wykonując obowiązki służbowe, wykazywał się profesjonalizmem, zaangażowaniem i jako jeden z najbardziej doświadczonych oficerów misji pokojowych i operacji policyjnych. Dzisiaj czcimy pamięć podinspektora Bogdana Laskowskiego i pozostałych uczestników misji pokojowych, którzy stracili życie w służbie kraju i tym symbolicznym pobytem na grobie mojego przyjaciela Bogdana Laskowskiego uczcimy pamięć tych wszystkich, którzy zginęli. Cieszę się bardzo, że taka liczna grupa motocyklistów przyjechała. Jest taka pogodowa niespodzianka, huśtawka, ale wam nic nie przeszkadza. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj i wspólnie uczcimy pamięć, o której już mówiłem. Rajd weteranów ma na celu upamiętnienie policjantów oraz żołnierzy poległych na misjach zagranicznych. W dniu dzisiejszym policjanci z Cieszyna razem z grupą z Oświęcimia, z województwa małopolskiego, jesteśmy na cmentarzu w Bielsku Białej, gdzie odwiedziliśmy grup podinspektora Bogdana Laskowskiego, policjanta, który zmarł na misji w Liberii. Chcemy przez naszą modlitwę prosić miłosiernego Boga o łaskę przebywania w niebie dla naszych zmarłych, szczególnie dla świętej pamięci Bogdana, jego żony Janiny, jego dwóch córek. Niech zostaną oczyszczeni z wszelkich pozostałości grzechów i cieszą się oglądaniem Boga twarzą w twarz, a nas samych niech ożywia nieustanne pragnienie nieba. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niech im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.